Tak, ale podczas okupacji, jak tych Żydów tak właśnie mordowali, to jak mówię, w Rzeczycy właśnie był taki falbierz, nazywał się Zajdel. I do mojego taty mówi tak, panie Bąk, mówi, u pana to jest tam tak cicho, niech pan, mówi, to weźmie i jakoś, mówi, ukryjemy, mówi, ich, bo to są tacy, mówi, a jak przeżyjemy wojnę, to państwa dzieciom nic nie będzie brakowało. A mój tata mówi, no choletra, bo on takie miał przysłowie, mówi, no możemy to i zrobić, mówi, no ale jak, mówi, jak później mnie zabiorą, tak zrobimy, że nie. No i zrobili tam w stodole, jak takie było dużo żyto, to tam na tego żyta było dużo, to wyjęli i takie zrobili mieszkanko tam sobie w sąsieku i później to im tam to jedzenie moja mama dawała, takie ugotowane, bo tam nie można było i oni to jedli. Ale czy ktoś zauważył, czy jak, no było to, tak jakby teraz no we wrześniu, to byli przez do zimy i przez zimę i chyba do maja. I później ten właśnie przyjechał, ten sam, ten Zajdel, ten Żyd i mówi, musicie uciekać, mówi, bo mówi, jest, mówi, jakieś coś nieporozumienie. To myśmy się bardzo bali, ale on mówi, ten mówi, panie Bąk, mówi, niech pan będzie spokojny, mówi, to jeszcze, mówi, nic nie ma, mówi, ale ich muszę zabrać. No to ja tak właśnie chciałam, żeby ta mała Żydóweczka, ale taka była piękna, taka ładna, ale poszli. Ale mi się zdaje, że w nocy odeszli, że to poszli z tymi partyzantami. I oni właśnie, ale już później ci Niemcy, jak przyjechali, to przejechali i tylko tak, nic tam nie robili, nie było tam, nie. Pojechali i już. I to nieraz to tak sobie wspominam, bo naprawdę byli tacy, tych dwóch Żydów było i ta jedna Żydówka i ten dzieciak, bo to nie byli tacy grzeczni, tacy byli mili, naprawdę. I nieraz to tak sobie wspominałam, że tak chciałabym, żeby chociaż odezwali, ale może nie przeżyli. Tak myślę, że może nie przeżyli.